Siemka, tak wiecie, w kolejnym filmie. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out. Siemka, także jesteście w kolejnym filmiku na moim kanale. Po dłuższej przerwie przychodzę do was z filmikiem książkowym o książce z gatunku, którego ja na co dzień nie czytam. To było moje pierwsze spotkanie z tym gatunkiem, ale powiem wam, że bardzo mi się spodobało, więc na pewno jeszcze sięgnę po książki z tego gatunku. Mowa tutaj o książce 13 minut pani Sary, której nazwiska wolę nie kaleczyć, więc pozwólcie, że nie będę po prostu wymawiała jej nazwiska. Książka miała premierę w połowie stycznia, o ile się nie mylę. Ja ją czytałam troszkę wcześniej, natomiast powiem, że bardzo mi się podobała. No ale zaraz oczywiście wam o niej dokładnie opowiem, o moich wrażeniach związanych z tą książką. Ale zanim to chciałam jeszcze zaznaczyć, że tak jak wam powiedziałam, jestem totalnym lejkiem, jeżeli chodzi właśnie o kryminały, thrillery psychologiczne, bo z tego gatunku jest ta książka. No i także oczywiście opowiem wam o tej książce z perspektywy osoby, która nie miała wcześniej do czynienia z tym gatunkiem, więc weźcie to pod uwagę, bo no na pewno inaczej tę książkę oceniłyby osoby, które po prostu znają się na tym gatunku, na inaczej osoby, które tak jak ja są totalnym lejkiem, jeżeli chodzi właśnie o kryminały i thrillery. Któregoś ranka pewien zwyczajny muzyk, jak to codziennie, wychodził z psem na spacer i zauważył, że w rzece leży martwa dziewczyna. Jednak w którymś momencie tam zauważył, że drgnęła jej dłoń, no i rzucił się po prostu na pomoc, rzucił się do tej rzeki, żeby ją stamtąd wyciągnąć. No i tą dziewczyną była Natasza. Natasza, która jest blondynką, oczywiście zadbana, piękna, typowa królowa szkoły, która ma oczywiście przy sobie dwie przyjaciółki, takie można powiedzieć trochę poddane, coś w ten deseń, na pewno wiecie, co mam na myśli. Po prostu ideał nastoletniej dziewczyny, bo warto właśnie zaznaczyć, że tutaj wszystko dzieje się w otoczeniu właśnie nastolatków, ponieważ bohaterowie chodzą właśnie do liceum. Drugą, w sumie też główną postacią w tej książce, oprócz oczywiście Nataszy, która chciała się dowiedzieć, dlaczego była martwa przez 13 minut, jest tutaj Beka, skrót od Rebeki, czyli jej przyjaciółka z dzieciństwa. Jako że Beka w którymś momencie po prostu przestała pasować do tego idealnego schematu, no to Natasza ją odrzuciła i przestała się z nią przyjaźnić. Mimo wszystko Beka jednak jest ważną postacią tutaj w tej książce, ponieważ Natasza nie pamięta kompletnie, co się stało, jak do tego doszło, że ona była w tej rzece martwa. Jednocześnie zaczyna zauważyć, że tak naprawdę nie może ufać swoim przyjaciółkom, że coś jest nie tak, że zachowują się wobec niej inaczej. Więc razem z Beką, która odwiedziła Nataszę w szpitalu po tym całym incydencie, próbują dojść do tego, jak do tego doszło i jak to wszystko się stało. Jak widzicie, ja sobie zaznaczałam tutaj fragmenty, które mogłyby mnie naprowadzić na to, co po prostu stało się tamtej nocy, jak do tego doszło, że ona w tej rzece leżała. Jednak w którymś momencie ogólnie miałam takie, dobra, wiedziałam, domyślałam się, że to się może zdarzyć. I później, jak potoczyły się dalsze wydarzenia, bo to jeszcze nie był koniec książki, potoczyły się dalsze wydarzenia, to ja po prostu siedziałam i takie, co się właśnie dzieje? Co się dzieje? Więc jak dla mnie koniec był taki trochę zaskakujący, bo zaczynając tę książkę kompletnie nie spodziewałam się takiego obrotu zdarzeń. Jednak no ogólnie cała książka całościowo wbiła mnie w fotel. Natomiast jeżeli właśnie jeszcze chodzi tutaj o bardziej przebieg tej całej książki i tak dalej, to warto też wspomnieć, że książka jest bardzo fajnie urozmaicona, jeżeli chodzi nie tyle o styl, co jakby o sposób pisania, ponieważ oprócz zwykłych rozdziałów, takich pisanych normalnie, mamy tutaj SMS-y, fragmenty z akt tej pani inspektor Bennett, mamy tutaj fragmenty właśnie z dziennika tej Nataszy, fragmenty z sesji z panią psycholog, z tą Nataszą, jakieś wstawki z gazety, SMS-y, ale o SMS-ach chyba mówiłam. Także jest tutaj naprawdę urozmaicona książka pod tym względem, co mi się bardzo podobało, bo właśnie jak tylko był normalny rozdział, to czekałam, aż będą jakieś akta, bo fajnie było spojrzeć też na te wydarzenia z perspektywy właśnie a to policjantki, a to pani psycholog, a to tej Nataszy, więc mogliśmy tutaj poznawać te wszystkie wydarzenia jakby z punktu widzenia paru tak naprawdę tutaj osób.
I jako, że z reguły na co dzień czytam książki romantyczne, a kryminały i thrillery psychologiczne to niekoniecznie są moje gatunki, no to podchodziłam do tej książki sceptycznie i trochę bałam się jej czytać, bałam się, że mi się po prostu nie spodoba, że totalnie się w tę książkę nie wkręcę, że przestanę ją czytać. Jednak jak zaczęłam, no to jakby powiem, że nie mogłam się oderwać, wkręciłam się bardzo w to, co tutaj się działo, byłam strasznie ciekawa, jak to wszystko się skończy i totalnie się nie zawiodłam, uważam, że naprawdę warto przeczytać tę książkę, pokazuję tak naprawdę, jak musimy uważać na ludzi, których mamy wokół, bo nigdy nie wiemy tak naprawdę, do czego oni są zdolni i myślę, że warto też przy okazji czytania tej książki zwrócić uwagę na relacje pomiędzy dziewczynami, no, które niekoniecznie zawsze były najlepsze. W życiu codziennym mogą być naprawdę różne sytuacje, niektóre mogą nam się wydawać abstrakcją, ale jednak mimo wszystko musimy być uważni i czujni, zwłaszcza tutaj jakby mam na myśli rodziców, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co dzieje się w szkole, sytuacje są przeróżne, więc na to też trzeba zwracać uwagę i być czujnym. No i co wam mogę więcej powiedzieć? Jak wiecie, ja w swoich filmikach o książkach nie lubię za bardzo rozgadywać się na temat książki, na temat konkretnej fabuły tej książki, także jeżeli chcecie poznać jeszcze więcej szczegółów, jeżeli chodzi właśnie o wszystko zawarte w tej książce, no to koniecznie musicie ją przeczytać, co już wam wspomniałam, warto zrobić. No i co, koniecznie piszcie mi w komentarzach, czy czytaliście tę książkę, bo jestem bardzo ciekawa waszych opinii, czy czytacie na co dzień kryminały i thrillery psychologiczne. No i co, wiecie na wszystkie moje social media, oczywiście macie podane je w opisie, no i gdzieś tam na pewno przez filmik wam się przewijały te moje social media u dołu ekranu. Także ja póki co zmykam, no i zobaczymy w kolejnym filmiku, pa pa!